Cześć. Cześć. Byliście ostatnio na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Kogeneracja S.A. Po co tam poszliście? Przed walnym zgromadzeniem kupiliśmy akcje, zostaliśmy akcjonariuszami, a przyszliśmy na walne zgromadzenie akcjonariuszy po to, żeby zadać pytanie zarządowi spółki. Kogeneracja S.A. jest takim, jest firmą, która zarządza elektrociepłownią we Wrocławiu. To miejsce budzi pewne niepokoje społeczne już od jakiegoś czasu. W przeciągu ostatnich miesięcy odbyły się tam protesty młodzieżowego strajku klimatycznego, happening naszych aktywistów i aktywistek oraz wieszanie banera. A dlaczego właśnie kogeneracja? Bo to wielki truciciel. Mają gigantyczne emisje w samym centrum miasta. To raczej nie jest normalne, że w centrum jednego z większych miast Polski jest obiekt opalany węglem. Niestety nie mogliśmy tego nagrywać, tam w środku był zakaz, ale skrupulatnie notowaliśmy i spróbujemy Wam przedstawić, co nam odpowiedział zarząd. Dobrze, no to zabawmy się w taki mały roleplay. Ja przeczytam pytania, które Wy zadaliście na spotkaniu, a Wy odpowiecie to, o czym odpowiadał Wam zarząd kogeneracji. Więc czytam pierwsze pytanie z informacji, ze sprawozdania zarządu za rok 2020. Wynika, że emisje kogeneracji wyniosły w tym roku 1 469 000 ton dwutlenku węgla. I zarząd chwali się, że redukcja względem roku 2019 wyniosła ponad 5%. Ale jeśli ten trend redukcji emisji zostanie utrzymany, to zakłady należące do kogeneracji w 2030 roku nadal będą emitowały 879 tysięcy ton dwutlenku węgla. A to oznacza redukcję emisji o zaledwie 40% względem roku 2020. I zarząd pisze nawet w tym sprawozdaniu, że w roku 2020 osiągnięto porozumienie klimatyczne w Unii Europejskiej zakładające zwiększenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 55%. No i pytania są takie. Dlaczego wytrujecie ludzi? Dlaczego tempo redukcji emisji w roku 2020 nie było adekwatne do tego nowego celu? Jak porozumienie wpłynęło na cele redukcji emisji na nadchodzące lata i jakie teraz te cele konkretnie są? I dlaczego podjęte przez spółkę w 2020 roku inwestycje są rozbieżne z tymi celami? Na przykład inwestycja w Czechnicy ma być zasilana paliwami kopalnymi. Co usłyszeliście w odpowiedzi? Tak, w ocenie prezesa zarządu kogeneracja nadąża za planami Unii Europejskiej, natomiast kogeneracja jako spółka akcyjna jest tylko elementem systemu. No tutaj prezes rysował przed nami taki obraz, że ten cel 55% to on ma obowiązywać owszem, ale całą Polskę, czyli wszystkie te spółki działające w Polsce, wszystkie obiekty. W związku z tym jedne z tych obiektów mogą mieć cel trochę większy niż 55%, a inne trochę mniejszy. No i kogeneracja akurat ma być chyba jego zdaniem tym, który ma mieć ten trochę mniejszy procent emisji. Cały czas też podkreślał, że spółka oczywiście działa w ramach prawa i nie podał nam tych konkretnych celów emisji. No tak, no, Unia Europejska prowadzi politykę zmuszającą kraje do redukcji CO2, ponieważ opłaty za emisję dwutlenku węgla są tak wysokie, że po prostu opłaty za emisję zabiłyby spółki, które po prostu za dużo by tego dwutlenku węgla do atmosfery emitowały. I to jest tak naprawdę jedyna motywacja, która jest w stanie takie spółki zmusić. To jest motywacja po prostu finansowa, jest w stanie zmusić takie spółki do redukcji emisji. I kolejne pytanie, jakie zadaliście, jest takie. W sprawozdaniu zarządu za rok 2020 czytamy: mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego, spółka realizuje politykę środowiskową poprzez podnoszenie kwalifikacji, świadomości i zaangażowania pracowników na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Koniec cytatu. Pytanie,
W jaki sposób w roku 2020 zarząd podniósł swoje kwalifikacje z zakresu zagrożenia środowiska naturalnego? To jest moje ulubione pytanie. W żaden sposób. Zarząd nie odbył żadnych kursów ani nie doszkolił się z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Zostaliśmy za to zapewnieni, że zna przepisy prawa. No i to pokazuje cały problem, bo gdybym przykładowo ja chwaliła się tym, że walczę z ilością wypadków na drogach spowodowanych spożyciem alkoholu, wypuszczałabym dokumenty, w których podkreślałabym swoją odpowiedzialność, swoją dbałość o ten temat, swoją troskę, a zapytana, okej, to co takiego robisz, jakie kampanie robisz, jakie działania podejmujesz, to jedyne co mogłabym powiedzieć, to no, nie prowadzę auta po alkoholu. Ja się naprawdę cieszę, że kogeneracja działa zgodnie z prawem, nie? No jakby, Boże, co by było, gdyby i tego nie robili. Ale to działanie w ramach przepisów prawa jest czymś innym niż troska i odpowiedzialność. Kolejne pytanie. Akcjonariuszami kogeneracji są m.in. OFE Aviva Santander, OFE PZU Złota Jesień, OFE Aegon, OFE Nationale Nederlanden i inne OFE oraz TFI. Łącznie ponad 1/3 akcji należy do funduszy emerytalnych. Akcjonariuszami spółki więc są Polacy, którzy oszczędzają na emeryturę. Emisje CO2 spółki w zeszłym roku wyniosły 1 469 000 ton. Czy spółka nie powinna brać pod uwagę interesów akcjonariuszy, rozumianego jako ich prawo do życia w świecie bez katastrofy klimatycznej? Więc tutaj prezes udzielił nam małego wykładu historycznego na temat źródeł ciepła i ogrzewania. Aż od prehistorii, od jednoosobowego zapewniania ciepła, czyli od po prostu paleniska, aż do XX wieku, kiedy pojawiła się masowa produkcja ciepła i odbiór wypierający paleniska domowe. I to jest tak, kogeneracja jako spółka jest poddawana kontroli i nie może sobie pozwolić na żadne odstępstwa, a kontrola nad scentralizowanymi źródłami ciepła jest lepsza. A teraz pytanie, czy dajemy ludziom żyć? Ej, tutaj prezes posłużył się takim bardzo zaskakującym przykładem, przykładem Francji. Otóż Francja jest krajem, w którym produkcja ciepła nie jest tak scentralizowana jak w Polsce. Ciepło produkuje się często w przydomowych kominkach i piecykach. Zdaniem prezesa to powoduje, że emisje nie wliczają się do generalnego bilansu, do generalnego bilansu dla całego państwa. I przez to ten emisje per capita we Francji są bardzo zaniżone. Jego zdaniem w Polsce tak naprawdę emisja per capita CO2 jest niższa niż we Francji, a ta różnica wynika z powodu właśnie tej centralizacji. Czyli zapytaliście, co wy na to, że przyczyniacie się do katastrofy, która zabije mnóstwo ludzi w Polsce. Prezes zaczął coś opowiadać o Francji. Czyli tak nie do końca chyba was ta wypowiedź, odpowiedź usatysfakcjonowała. No była ewidentnie nie na temat, coś w stylu inni robią jeszcze gorzej niż my. Co notabene nie jest prawdą, bo emisje Francji per capita są istotnie niższe niż Polski. Mhm. Dowiedzieliśmy się, ile wynoszą emisje. No wiemy też, że zanieczyszczenie powietrza i fale upałów wywołane emisjami gazów cieplarnianych zabijają rocznie w Polsce więcej ludzi niż pandemia koronawirusa. Czy zarząd posiada informacje, ilu ludzi umarło przedwcześnie w wyniku emisji spółki? I pytanie drugie. Ile złotych zysku netto osiągnęła spółka w następstwie zgonu jednego człowieka? Więc otrzymaliśmy informację, że pytanie jest nie fair. No to co robi spółka też jest nie fair, nie? Pytanie jest nie fair i zdaniem prezesa powinniśmy je zadać
naszemu sąsiadowi, który pali w piecu kaloszami, a nie jemu. W tym momencie też prezes zaczął nas zapewniać o tym, że on jest bardzo porządnym człowiekiem, że jeździ rowerem, nie je mięsa i ma nawyk gaszenia światła. I to pokazuje całą... To pokazuje jakiś taki rdzeń problemu. Jakby przykłada bardzo dużą wagę do tych indywidualnych wyborów, a no wydaje się, że jeśli jest prezesem spółki, która ma największe emisje we Wrocławiu, to no miałby pole do zrobienia o wiele, wiele więcej. Co było dla Was najciekawsze? Co Was może zaskoczyło, albo co wynieśliście z tego spotkania? Według mnie najbardziej niepokojącym faktem było to, że jedynym czynnikiem, który jest w stanie zmusić takie spółki jak kogeneracja do ograniczenia emisji CO2 i pyłów, jest motywator ekonomiczny, czyli coraz ostrzejsze normy narzucane przez Unię Europejską i coraz wyższe opłaty za emisję CO2. Jest jeszcze ważne, że na spotkaniu byli obecni przedstawiciele funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych. I tutaj zarzut jest identyczny, to znaczy ludzie, którzy zarządzają pieniędzmi, ludzi, którzy oszczędzają na przykład na emeryturę albo na przyszłość, są kompletnie niezainteresowani uniknięciem katastrofy klimatycznej. Takie pojęcie jak powstrzymanie, uniknięcie, zapobieżenie katastrofie kompletnie nie występuje w żadnej z wypowiedzi zarządu, prezesa, ani żadnych osób, która była obecna na walnym zgromadzeniu. Gdybyśmy we Wrocławiu wszyscy przestali jeść mięso, zaczęli gasić światło i jeździć tylko rowerem, to by nie zatrzymało katastrofy klimatycznej. Potrzebne nam są zmiany systemowe, bardzo duże i jak najszybsze. Tutaj prezes jest osobą decyzyjną, a zachowuje się, jakby nie był. To jest w ogóle zmiana skali. No, rozczarowałam się, a nie miałam dużych oczekiwań. No, zasmucające jest to, co mówicie. Widać, że firmy, w tym przypadku kogeneracja, niezbyt mocno biorą pod uwagę aspekt zmian klimatu. No i myślę, że musimy cisnąć na każdym poziomie i regionalnym, i rządowym, i organizacji międzyrządowych, i na spółki, bo faktycznie te zmiany systemowe mogą tylko coś zmienić. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki.